Kochani, witam serdecznie, jestem Blisowski. To jest taki dziwny filmik, ponieważ mam tutaj kilka gier jednocześnie na jednym filmie. Mam tutaj kilka gier, które chciałem nagrać zawsze, ale nie miałem okazji, dlatego że byłem zbyt krótki i już czułem ten hejt, który mówił mi: Blisowski, dla pieniędzy krótkie filmy! Więc czas na kompilację tych filmów. Get wrecked i do dzieła! Pou! Witam was w najlepszej strzelance 2014 roku. Ta gra ma naprawdę duży potencjał, taki potencjał, że aż musiałem sobie wziąć leki na potencję. Rozumiecie? Nie muszę o żadnym sposobie mówić, jesteśmy tam właśnie człowiekiem, który będzie teraz strzelał. Mamy pistolet i musimy teraz ich zabić, czyli robimy to, co w każdej strzelance. Teraz możemy sobie zupgrade'ować wszystko. Szybko musimy zebrać sobie jakiegoś questa. Najwięcej questów ja się da, najlepiej taki quest, żeby chodzić z miejsca na miejsce przez 10 km pieszo, żeby później dostać konia, żeby chodzić 20 km koniem. Zbierzmy wszystko, jak najwięcej broni. Najlepiej taki, który będą niszczyły ich na jednego hita, dlatego że masz na te poleją z niebie i właśnie to będziemy teraz robili. Proszę państwa, nic tutaj nic nie widzę, nic nie widzę, tam taki człowiek, nie ma co chodzi teraz w tym momencie, właśnie strzelałem, skąd to się rusza i... I udało, rozwalę to wszystko! Mamy pieniądze! Jest boss! Jest boss! Jest boss! MLG! Już po nim! Jest, są zyski! Są zyski! Najlepsza gra, jaką w życiu grałem, to był najszybszy let's play, jaki w życiu wykonałem. Taki mały let's play, a tyle radości może sprawić. Więc idziemy dalej! Ziup! Myśleliście, że Flappy Bird zakończy się tylko na jednej grze, na kilku milionach przeróbek. Otóż muszę was zdziwić. Get wrecked! I do dzieła! Wiecie, ja zawsze byłem zły w tą grę, tak zły, że w żaden sposób mnie to nie jara, że jestem teraz najarany, Snoop Dogg! Jak można przegrać grę, kiedy miało się nieśmiertelność? Ja chyba tylko jako jedyna osoba na świecie to potrafię. Myślę, że znowu musimy zdobyć sobie... Damn, son. Chciałem zabawić się w Mario, ale... Ale chyba się nie udało. Mówili, że ja coś biorę przed nagrywaniem odcinków, ale teraz wszystko jest jasne. To Illuminati jest odpowiedzialne za Flappy Birda. I to jest tylko product placement z Doritos i Mountain Dew. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, co tu się wyprawia. Zaczynam się coraz bardziej bać tego, co ja tutaj robię. Naprawdę, to jest powoli takie już małe przegięcie. Ponieważ... Ponieważ chcę, żeśmy 100 punktów! Wiecie co, to jest chyba nawet łatwiejsze niż standardowa wersja Flappy Bird. I myślę, że brakuje nam tutaj tylko Mateczuka, który będzie nam śpiewał. O. Okej. Więc to tyle. Więc nasz ptak w końcu umarł. Już nigdy więcej nasz ptak nie będzie latał. Chociaż to chyba była kaczka tak naprawdę. Jedną z ostatnich gier, jaki ci nagram, będzie Sonic Ball. Nie muszę w żaden sposób chyba mówić, o co chodzi. Pomyślałem sobie, że najlepszym sposobem będzie zagrać sobie z innymi przeciwnikami w postaci komputera, który raczej będzie chciał ze mną tutaj walczyć, ale ja się nie dam komputerowi, bo jestem Sonic! Najszybszy jeż na świecie! Jestem jeżem śmieszkiem, który hamuje nawet, bo jest za szybki na to, żeby wejść ten zakręt. Ale ilość tych kulek tutaj przeraża. Zawsze chciałem być wśród tylu kulek, ale... Ale później poczułem, że to takie trochę gimperowskie by było. Aaaa! Wiecie co, tak szczerze wam powiem, że to naprawdę wymaga jakichś umiejętności podstawowych kierowania pojazdami w postaci kulek. O, na przykład tam jest taka większa kulka, ziemia się nazywa. Jest prawie okrągła. Prawie. Ale my zajmiemy się teraz jeżdżeniem po tęczy, ponieważ tęcza jednak ma w sobie wiele rzeczy, które... Mogą nas ciekawić. Zazwyczaj tęczę musimy spalić, ale w tym wypadku musimy po niej jechać. Nic nie widzę, ale jadę przed siebie. Chyba jestem prawie że pierwszy. Nie, o, jestem pierwszy, idealnie! Wygrał ten mecz dla was, kochani. To będzie mecz dedykowany dla moich widzów, dla moich świetnych widzów. Dlatego teraz zamierzam przejść tą grę na pierwszym miejscu. I uda mi się na 100%. Bo ja jestem Dizisowski, który ma chore gardło, ale da radę. Da radę to przejść? Da radę? O! Woohoo! Chyba spotkałem jakieś kulki, które wcześniej nie potrafiły przejść. Wo! Nie spadnij teraz! Nie! Nie! Sonic, proszę. Mam nadzieję, że dobrą stronę jedziemy, ponieważ... O, dobrą, bardzo dobrą stronę, mi się to podoba. Zazwyczaj lubię jeździć w dobrą stronę. Chociaż zazwyczaj w wyścigach często się mylę, w którą stronę mam jechać. Czemu jestem już piąty? Kiedy oni mnie wyścignęli? No właśnie, coś tutaj nie pasowało przez chwilę, ale to nieważne. Ponieważ zaraz wygram ten wyścig specjalnie dla moich kochanych widzów. Dziękuję.
Ja spadam, gramy w kolejną grę, szybko Sonic, szybko do kolejnej gry, biegnij! Wiecie co, pomyślałem sobie, że no nie wiem, czas na trochę odchamienia się zaznaczam. I myślę, że powinienem sobie ułożyć właśnie coś takiego, ponieważ jestem głodny. I to będzie bardzo, ale to bardzo dobry pomysł, ponieważ jeżeli ja jestem głodny, to zazwyczaj sobie lubię ukraść, tak pocybulaczyć trochę i ukraść jakąś kanapkę. No i Elu, właśnie co ja robię, kradę sobie kanapki. Chociaż chyba powinno być gdzieś tu. O, patrzcie, Disowski. Patrzcie go! Jaki mądry człowiek! Udało mu się ułożyć kawałek! I teraz co dalej? Myślę, że powinniśmy jakoś to ułożyć. Ciekawe, czy da się jakieś brzydkie słowo z tego ułożyć. Flo! Gdzie nowe brzydkie słowo. Ja bym sobie chętnie wygrał tą kanapeczkę, ale jestem zbyt upośledzony, żeby ją wygrać. Może wam się prędzej to uda zrobić. Ale! Moment, uda nam się. Twister. Naprawdę miałeś jakieś brzydkiego słowa z tego ułożyć? Nie mogli po prostu. Twer! Musiało być jakieś brzydkie słowo ułożyć z tego, nie ma innej opcji po prostu. Ja wiem, że się da, ponieważ znam ludzi od PR-u, oni zawsze takie rzeczy gdzieś ukrywają. O! To działa! Upośledzone puzzle do odchamienia mają mi pomóc ogarnięciem życia po tym, co właśnie dzisiaj zagrałem. Ułożyłem minutę 30! To już mogę iść po kanapkę? To będzie najszybsze ułożenie puzzli ever. Czemu graj? Chwila! Moment! O co chodzi? Nie chce mi się więcej puzli układać! Miała być jedna kanapka i tyle, a nie dwie kanapki! Hamstwo! Wychodzę! Elo! Więc mam nadzieję, że wam się podobało to, że dzisiaj kilka gier zagraliśmy. Myślę, że taka inicjatywa wam się spodoba, zostawcie lajka oczywiście i zobaczymy się w kolejnym odcinku takich typowych gier, które są zbyt krótkie na jeden odcinek, ale fajnie byłoby je nagrać w jakiejś kompilacji, więc po zaczynaniu kolejnym razem gra do was oczywiście Disowski. Cześć.